Chodniki w mieście, do którego wkrótce mają według naszych władz przyjeżdżać kuracjusze, to temat, na który chętnie wypowiedzieliby się mieszkańcy ulic osiedlowych. Tutaj miasto o nich zapomniało. Wybraliśmy tylko dwa przykłady. Rodzice uczniów odprowadzających dzieci do szkoły podstawowej nr 3 narzekają na brak kostki na niewielkim przecież odcinku przed posesją szkoły. Wymiany nawierzchni chodnika głównej ulicy osiedla Zatorze, ulicy Bolesława Prusa, jej mieszkańcy nie mogą doczekać się już od lat, kiedy to firma budowlana budująca kolektor ściekowy zniszczyła płyty, jeżdżąc po nich ciężkim sprzętem. Tu znajduje się największy sklep osiedlowy, do którego przychodzi codziennie wielu ludzi, potykając się o popękane płyty.